Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. Chciałbym powiedzieć kilka słów w tej części tutoriala na temat czegoś takiego jak influence w teksturach dotyczący rozświetlenia błysku światła, czyli specular. I zapewne się spodziewacie, że przygotuję sobie za chwilę scenę. Owszem, skasuję te napisy, ale scenę już mam przygotowaną. No, więc może teraz tak dodam. No, materiał już mam do tej mojej rozciągniętej w osi X kuli dodany i renderuje się jak jajko wielkanocne mniej więcej. Ten materiał należałoby troszkę stuningować, więc będziemy dzisiaj mówili o tym, czym jest specular i tak naprawdę jak można go zmienić za pomocą właśnie tekstur. Tekstura, którą teraz dodałem do tego materiału, to jest zwykła tekstura typu cloud. Zmienię tą teksturę na wood i wyłączę jej wpływ na kolor. Oczywiście spowoduje to, że nie będę miał żadnego efektu na obiekcie. Teraz, jeżeli włączę sobie Intensity, to zrobię to w panelu Specular. Mógłbym zrobić to również w panelu Diffuse, wtedy miałbym intensywność koloru odpowiednio zmodyfikowaną. Ale interesuje mnie teraz Intensity, która jest w Specular. I już widzę na poprzednim renderze, w starych ustawieniach, że ten Specular tutaj jakiś jest. Więc może, żeby go wyłączyć, przejdźmy na chwilę do zakładki materiału, wyłączę ten Specular i teraz dostaję całkowicie matowy obiekt. Ten obiekt jest matowy dlatego, że intensywność rozbłysku równa jest 0. Harness również zmniejsza do 1, co by spowodowało przy jakimkolwiek intensity, że mój obiekt byłby taki bardzo biały, bardzo jasny. Ale okej, niech tak zostanie. I teraz standardowy render jest szary, bez połysku. I jeżeli teraz w mojej teksturze typu wood włączę sobie intensity na specular, to w tym momencie to intensity będzie podnoszone przez moją teksturę. I gdybym spojrzał na materiał, to zobaczę tutaj takie ładnie rozbłyskające, czy też rozświetlone pasy. To jest efekt, który polega na tym, że intensywność rozbłysku jest teraz bardzo duża, równa 1 dokładnie, a jednocześnie miękkość materiału powoduje, że ten rozbłysk jest rozlany po całej powierzchni. Gdybym hardness zwiększył, dostałbym zupełnie malutki jakiś rozbłysk i nie byłoby widać tego efektu. Jeżeli pomniejszę hardness do jakiejś takiej w miarę miękkiej wartości, to widać, że mój połysk robi się taki podwójny. No i to właśnie jest on. Tutaj byłby taki normalny placek światła, gdyby nie tekstura, którą dołożyłem, która mapuje mi intensywność w pewnym miejscu na 0. Jeżeli zmienię rozmiar tej tekstury, no to wtedy oczywiście będę miał gęstszy efekt. Zaraz zobaczymy, czy to się w ogóle da zrobić. Tak patrzę tutaj po teksturze. O, tutaj. Tutaj mam size. Możemy wziąć sobie bend noise. Dodać troszeczkę turbulencji do niego. Może troszeczkę za drobny jest. Coś takiego możemy zrobić i od razu widać, że intensywność mojego rozbłysku się zmienia. No i super, to jest fajna sprawa. Teraz, oprócz tego, że mogę zmieniać intensywność rozbłysku, czyli powodować, że mój obiekt będzie błyszczał w niektórych miejscach, a w niektórych nie, mogę spowodować także, że będzie ten połysk miał kolor. Jeżeli zrobię kolor na przykład czerwony, no to będę miał rozbłysk. No, nie widać go tutaj zupełnie. Być może muszę zwiększyć trochę twardość. I tą intensywność teraz podniosę do maksa. Widać, że coś tu się pojawia, ale jest bardzo niewyraźne, bardzo słabo widoczne. No cóż, za to odpowiada właśnie rozmycie pewnych rzeczy, które są w tym moim szumie. Więc wypróbujmy różne ustawienia, aby zobaczyć, czy będzie rzeczywiście coś widać, czy niestety nic tutaj nie zobaczymy. Piłę może. O, teraz widać, że ten połysk rzeczywiście jest jakiś i widać jego ostrą, wyraźną granicę. Ten połysk oczywiście jest określany przez kolor. Więc tam, gdzie jest jasny, koloru w intensywności połysku, czy też w samym połysku nie ma. Natomiast tam, gdzie jest czerwony, ten połysk jest. No i mógłbym prawdopodobnie ustawić sobie ramp tutaj, aby określić dokładniej, gdzie, w którym miejscu jest ta linia graniczna. Zaraz zobaczymy, czy to się uda. Zrobimy cieńsze pasy, trochę grubsze pasy. W którymś miejscu prawdopodobnie trafię. O, tutaj trafiłem na przykład. Ale wyszło to dosyć słabo. Może odwrócimy kolory. Nie bardzo to pomaga. Tutaj będzie niestety już biały. Muszę go zmienić na jakiś inny kolor, aby go było widać. Chociaż to będzie pewnie słaby efekt. O, teraz jest już lepiej. Jeżeli troszeczkę jeszcze przesunę ten punkt i dodam z drugiej strony podobny, no to może uda mi się pokazać na przykład taki pas. To jest rozbłysk, który zdefiniowałem sobie jako teksturę typu wood z dodatkowo shaderem typu ramp. No i widać, że taki rozbłysk może być teraz w paski. Jeżeli będę zmniejszał teraz twardość, to ten mój rozbłysk się będzie rozlewał po całym obiekcie, będzie się robił coraz większy i skutkiem tego osiągnę dosyć ciekawe efekty, które na obiekcie mogą wydawać się całkiem sztuczne. Proszę bardzo, znowuż mam jakieś dziwne jajko w paski. To są tego typu rzeczy. Teraz tak,
Może usunę tę teksturę, dodam nową. I teraz, gdybym chciał zrobić intensywność, która modyfikuje parametr hardness, no to oczywiście również mogę, bez problemu. Na razie mój render wygląda w taki sposób. Hardness jest bardzo niewielki, więc może teraz ustawmy go na 1, żeby był całkowicie minimalny. Intensity jest na 1, więc będzie maksymalne. I teraz w mojej teksturze spróbuję ten hardness ustawić jako coś, co będzie modyfikowało mi twardość tekstury, twardość rozbłysku, który i tak jest maksymalny. No i jeżeli się dobrze przyjrzeć, to z pewną dozą zaufania można zobaczyć tutaj pewne nieregularności, ale gdyby tak troszeczkę pomniejszyć ten shader, to już widać, że twardość powoduje, podobnie jak intensywność, że połysk mam tylko w niektórych miejscach. No i to jest fajne. Teraz, jeżeli będę robił różnego rodzaju układy tekstur, to mogę kombinować razem parametr tak jak intensity oraz hardness, aby uzyskać zadowalające efekty. W tym momencie, tam gdzie jest intensywność 1, tam również twardość będzie równa 1. Natomiast jak intensywność będzie spadała, to i twardość będzie spadała. Oczywiście definiować to będzie kolor mojej tekstury. Gdybym teraz dodał na przykład teksturę taką jak, no weźmy sobie na przykład Voronoi. Troszeczkę ją powiększę, bo teraz jest za mała. Weźmy sobie taką, zobaczmy. To teraz wychodzą jakieś takie dziwne rozbłyski. I tu, gdzie jest ten rozbłysk, to twardość wynosi prawie że zero, ponieważ światło rozlało się po całej powierzchni, dlatego jest takie jasne. Natomiast w pozostałych miejscach twardość światła jest większa. No i mam tutaj jeszcze jakiś rozbłysk pochodzący od intensity, który jest domyślnie na 1, zmniejszę go do zera. No i teraz mam jakiś taki efekt generowany wyłącznie przez teksturę. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, czy to będzie w ogóle coś widać. No, coś tam się pojawia mizernego, jakieś takie drobne plamki. No i to jest właśnie to. Więc te miejsca, które są mocno błyszczące, mają także zwiększoną twardość. Te, które są mniej błyszczące, mają twardość mniejszą i światło się tam rozlewa w postaci takich placków. Trochę to wygląda jak takie zabrudzenie, czy jakieś plamki na jajku kurzym. Oczywiście ten obiekt jest rozciągnięty po to, by pokazać jego różne krzywizny. Gdybym go jeszcze trochę wziął i zdeformował, być może byłoby lepiej widać tego typu rzeczy. Zróbmy na przykład coś takiego. Teraz wyrenderujmy. No, niespecjalnie to widać, więc wymagałoby to paru prób. Ale myślę, że przekazałem, o co chodzi i teraz już będzie wiadomo, jak można pracować z tego typu efektem. OK? Zakładka specular, intensity, color oraz hardness. W tym momencie dziękuję. Do zobaczenia.